Hej, cześć, witajcie w odcinku. To takim bardzo nietypowym, bo to jest moja reakcja na pierwsze wideo, które wrzuciłem dokładnie 4 lata temu. Tutaj widzicie tą datę, 7 listopada 2016 roku. To jest przed 4 lat. A teraz posłuchajmy, jeszcze dam na full. Posłuchajmy, jak ja kurde tutaj. W ogóle mówię, jak słychać mnie, moja reakcja, w ogóle chcecie, żebyście zobaczyli, jak ja reaguję na to stare sprzed 4 lat wideo, no to jedziemy. Siemano! Dzień dobry, cześć, Tutaj Matek projekt tu! Scorpio Assassin's Creed. Filmatek. Tak, ten materiał będzie fitowy. Co? No Fitowy? fitowy, Fitowy czy hitowy? Fitowy, fit. Fy? Jak Fit. kurwa flet? Duetowy. Jak flet? Nie. Ale F jak przez flet, kurwa? F jak Franek. No, czy kurwa jak F jak flet? No, kurwa. Dobra, powiem jedno, że że piję kurwa herbatę Skorpion. Tak, nieodgrzewaną. Dokładnie. Oraz chcę powiedzieć, że gra powstała w 2007 roku przez Ubisoft Montreal. Mów dalej. wiesz co, ja zapomniałem, co chciałem powiedzieć przez O ciebie. kuszy? Nie. A, no właśnie, mi się przypomniało, bo właśnie to jest bez sensu. Mamy kuszę niby w Assassin's Creed. Dobrze, zapauzujemy na chwilę. Od razu już jest beka, bo to było z moim kumplem z dawnych lat. Tak, zdarzyło się, że może nagrajmy coś na YouTube'a, może zacznę coś rzucać. No i tak wyszło, że pierwszą w ogóle grą, bo to kanał opiera się na grach, no to Assassin's Creed. I powiem tak, nie narzekam, chociaż mogliście mieć wątpliwości, z jakim ja człowiekiem to nagrywam, ale no jest beka, no tyle powiem. Boż, 4 lata, piękne chwile. No jedziemy dalej, to po prostu moja reakcja przez pierwszą minutę to po prostu zacisz na twarzy i trochę śmiechu, bo przypominają się stare lata, no się nie można dziwić. Dobra, może przewijam. Dajemy dalej. Jedynce, a możemy jej używać dopiero w A w Assassin's Creed czasie Brotherhood. rozgrywki jej nie ma, zamiast tego są rzutki. Tak. A ten trailer jest zajebisty. Ogólnie to bardziej zdupiony. Tak. Owszem, zdupiony. Jedyne co się tam zgadza to, że kurwa mamy ukryte ostrze i kurwa możemy się wtopić w tych dziadów, kurwa. A mi Skorpion nie dał dokończyć lekcji, ja chcę skończyć, bo kurwa będę u niego odebrał lekcję. A, i mi się przypomniało, jakiś menel na dachu naprzeciwko nas Z łazi. laską! No kurwa, z flaszką, kurwa! Pił wody, kurwa, pijaki jakieś! Kurwa, co się dzieje z Polską? Kiedyś to był taki zajebisty kraj, a teraz co? No musimy stworzyć nawet, nie? Kurwa, chyba coś zrobiłeś teraz trochę. Tutaj, w tym wypadku tak. No to zagrajmy, to się będzie nazywało. Okej, kolejna minuta to jest więcej beki. Przepraszam tu za mojego zjaranego kolegę, który więcej klnął wtedy. Ogólnie beka. Co ja mogę więcej tutaj dodać? Tu żeśmy zaczynali grę. Moja reakcja na to jest taka, że nie wiem, co się wtedy działo, już nie pamiętam, to tyle czasu już minęło. Ponad 1200 dni. Ja sobie tego już w życiu nie przypomnę, jak to dokładnie wyglądało. Owszem, to było tak, że on przyszedł do mnie po szkole. Ja oczywiście też byłem po szkole i stwierdziliśmy, mam kompa, mam nagrywarkę. Nie wiem, czym to było nagrywane, chyba frapsem. Nie mam pojęcia, chyba tak nawet. Ale jeszcze nie miałem ściągniętego limitu. Miałem 15 minut maksymalnie, żeby nagrać film. I to tyle było. Okej, jedziemy dalej. LP kurwa, AC. LP, napisz LP. RP? Nie, jeszcze raz, AP, AC znaczy się AC. kurwa.
I z małych LP. RP? Tak. Dobra. Okej. Zaczynamy. Tak. Jak ty zrobisz? Jakby były jakieś spadki EPS-ów, to... Dawid najbardziej tu w kurwa. Nieważne, to... to skończyłam z największą przykrością. Przepraszam. Z przykrością przepraszam, bo to on jest od gówna zwanej klapsem, a ja tylko tutaj jestem, by zabawiać ludzi, bo on nie umie. Ja nie umiem zabijać. Zabawiać, kurwa! Zabawiać. Rozbawiać cokolwiek, kurwa! A ty, kurwa, zabijać mówisz, ja pierdolę. Bo już byś od zabijań. Kurwa! Powiem tak, ten film do końca będzie tylko z beką. To już 3 minuty, a tu ciągle beka. Tak jak on powiedział, frapsem nagrywane, więc potwierdziłem jego słowa. Moja reakcja to jest, kurde, co my tam robiliśmy, co my odwalaliśmy i jakim prawem to doszło do tego, że my to nagrywaliśmy. Musiałbym z nim o tym porozmawiać. No to jest, kurde, coś nieprawdopodobnego. No dziwnie się teraz czuję, bo to już 3 minuty zaledwie, a ja już się dziwnie czuję, bo moja reakcja jest coraz dziwniejsza na to. I się zastanawiam, kurde, jak to możliwe, że mnie się chciało zacząć to nagrywać na YouTubie. Jedziemy dalej. Assassin's Creed 3 się kurwa kłania. Tak, będzie się kłaniał. Za... Ja pierdolę, kurwa, co się dzieje z moim palcem! Za 15 dni się będzie kłaniał. A ja będę u niego grać. Bo w końcu premiera będzie 22. Na PC ty szmat. Próbuj się odprężyć. A ja będę sobie na Facebook, bo niestety mnie nie stać. Tylko 200 zł. My jesteśmy my się na razie uczymy i powiem tyle, że ja w G1, a ty w szkole G1, a on, a Scorpio.pl, Play.pl, a Scorpio.play w tak, bo... Mali Skłodowskiej Kili. On jest ode mnie oddalony, to starszy niestety. No to już takie życie. Może nie zabawią ludzi, ale może to... Ja jestem ty chory, master, kciuki w górę! A ja ten trochę taki inter... Tutaj żeśmy się chwalili, gdzie my to chodziliśmy do szkoły, kurde. Piękne czasy, nie? I ogólnie tutaj żeśmy się porównywali charakterem, moja reakcja na to... Lol. To my tacy byliśmy? Jedziemy dalej. Inteligentny. Czekaj, jeszcze tylko chcę kogoś wywalić. A dopa! Dopa! Nieważne. Koniec. Wracamy do rzeczywistości, ale schizo, o ja pierdolę. Mówiłem, że nic mu nie będzie. Co jest? Gówno, jeden z nami, gra dalej? Nie. Nie mam czasu. Porwaliście mnie! Podłączyliście do tej rzeczy! Animus. To jest Animus. Nawet nie wiem, kim jesteście. Co robicie? Posiada pani informacje, których potrzebuje. Gówno! Informacje? Na litość boską, jestem zwykłym barmanem. Czego ode mnie chcecie, żebym was nauczył mieszać martini? Wiemy, kim pan jest. Czy... Nie pytać, kto to martini. Nie jestem barmanem i nie chcę. Martini to kurwa sok alkoholowy jakiś. Sol, koktajl. Są koktajl alkoholowy. Nie no, drink alkoholowy to jest kurwa. Chyba moja reakcja do końca tego filmu, jeszcze 6 minut i pół, to będzie ciągły śmiech. Ale żeby nie było tej samej reakcji, to od razu mówię, nie wiem co myśmy ćpali, co myśmy w ogóle brali, że... Taki komentarz był. Dosłownie... Puszczam dalej, bo... Chcę aż posłuchać. Ja. Nie jestem żadnym asasynem. O kurwa, kurwa. Zawierały jakąś wzmiankę. Wyjątkowo szczęśliwie. Czego ode mnie chcecie? Gówna, nie? Naszych kuleczek. Czego gówna przyjmą, wiesz? Czego potrzebuję?
Opowiedz to, jak macie bardziej. Obiekt 17. Znaleźli go. Wszystkie 16 zginęło. Kurwa. Kurwa, głowa na szyję i chuj. Chowajcie se kalki, kurwa, bo... Gilotyna! Gilotyna, szmato! Tak, jest wyjątkowym asasynem, o nim, o wyjątkowych zdolnościach. Mieszkał w farmie razem... Na farmie, kurwa, nie w farmie, to on chlebem, kurwa, jak się... Chlebus, kurwa! Przepraszam, na farmie. Jakby w 9 minut temu, nie wiem co byśmy brali, a kciuk to już w szczególności. I jeszcze jak nie miał mutacji, to takie piski z niego wychodziły. Nie, w tej 5 minucie to ściągajcie sławki od razu, bo jak chcecie ogłuchnąć, to na wasze życzenie i na moją odpowiedzialność. Ale nie, ściągnijcie wtedy. To co słyszeliście, to jak kocie, nie wiem, brzyganie. Tak ja to odczuwam, że wtedy jak on tak kurde, że wtedy to ja miałem wyrąbane, nie reagowałem na to, ale jak chcecie słuchać na sławkach, na full, to lepiej to ściągnijcie i z daleka to słuchajcie, z odległości przynajmniej 50 cm, to jest tak głośne, to wszystko cię straszy. No i moja reakcja, coś niebywałego, po prostu coś niebywałego, że taka beka musiała być. No nie dziwo to, że tyle wyświetleń jest. Jedziemy dalej. Gdzie jest? Coś tam stało. Wewnątrz animusa. To znaczy... To nic nie znaczy, rozumiesz? Kurde, co za mrona. Nie patrz. Wypierdalaj! Chyba potrzebne będzie krótkie szkolenie. No dobrze. Widzisz, to jest wersja 1.28, a nie 1D. Kurwa, to jest 1D, szmato! 1D! Kurwa, ja to wymyśliłem! Ale no to w tej chwili patrzysz, jest 1... 1... 1... 1, kurwa, dęm! 1, kurwa, dęm! Ja pierdolę! Jaki chuję! Wypierdalaj! Kurwa, mać! Nie oglądajcie tego, jeżeli... Co dokładnie zrobić? Jeżeli nie jesteście pełnoletni, albo nie macie schowek. Teraz bawi się pan w semantykę, panie Miles. Te stworzenia posiadają wiedzę, pomimo braku doświadczenia, z którego ona wynika... Psychodela. Już dziwnie się czuję. Nie wiem, zaraz chyba to włączę, jak on to powiedział, jak nie macie słowa odwagi, czy co tam. Albo wytrzymałości fizycznej, to wyłączcie. Nika. Od 30 lat do 30 doświadczenia za tego ptaka. Kurwa! Kurwa, nie trafiłem. Nie dostanę swoich 30 punktów doświadczenia, jaki chuj. Oj. Ale również pamięć. Za kurwa fizyka jest 1000! Jaj! Kurwa 13 level upów, nie ma to! Jeszcze plus 13 level upów za nią. Kurwa! Jest! Error szmato. Ale ryj. Co za face? Lepiej dalej. Zostałeś wyrzucony z docelowej pamięci i wypchnięty do bardziej stabilnego stanu. Nie obchodzi mnie to, ja chcę tam już. Stawia opór. Odkryliśmy. A ja kurwa chcę do mamusi, co? Hipnozą ponownie przeżywali traumatyczne wydarzenia. Nie mogą przez... Mam traumę? O Jezu. Przed... Trzeba im w tym pomóc. Przed kurwa twoim stanem. Resztę historii będziecie już znać, bo mój zjarany przyjaciel będzie takie kurde rzeczy odwalał. Szczerze mówiąc, ja się dziwię, że on nie otworzył kanału na YouTubie. Ja naprawdę, on by się bardziej ode mnie wybił. Jestem tego pewny. A jeszcze jakby dzisiaj to zrobił, to zdecydowanie, jakby nie wiem, prowadził swój kanał o LOLu, bo on jest takim kurde... On jest po prostu... mózgiem LOLa, on wszystko wie. Kurde, z niego jest lepszy. Lepszy jest od Wikipedii z LOLa. To wam zapewniam. Jedziemy dalej. Rozumiemy myszkę! Nie, działa. Później przejdziemy dalej. Przywykniesz do tego. Na razie bliżej się nie dostaniemy. Więc będziemy musieli zacząć od tego. Czy tu jest szkoleniowy?
Dobra. W końcu ten nudny trening. Wygląda świetnie. Ostrzeżenie. Przepłodany. Schowek na nóż. Lekarstwa. Te ostrze. Miecz. Witaj obiekcie 17. Szkolenie to ma za zadanie pomóc ci w przystosowaniu się do systemu kontroli Antonusa. Dalsze instrukcje za chwilę. Za chwilę co? Kawkę mi podacie? Ciasteczko? Za chwilę mi zrobicie loda, kurwa. Stopień zgrania ze wspomnieniami twojego przodka. Czekaj. Jeśli kiedykolwiek spadnie do zera... Odkurzam! Źle mi to, kurwa, nie? Nie? W tej chwili jesteś na granicy... Tańczę! Aha, tak, a ja tylko... No powiem tak. Przyjaźń chyba raczej pozostanie, skoro, kurde, takie rzeczy odwalaliśmy. Nie wiem, spróbujemy coś w tym roku jeszcze nagrać. Pogadam z nim. I zobaczymy, sobie porównamy ten nasz pierwszy filmik sprzed 4 lat do tego obecnego. Ja chcę zobaczyć porównanie. Czuję zadumę, coraz większą, że fajnie, że to się stało. Że wtedy YouTube jeszcze nie był tak zrąbany jak teraz. I że dało się cokolwiek nagrać na takim spontanie. Nie wiem, jak dzisiaj by to wychodziło. Jedziemy dalej. Nacisk. No właśnie, tak jak się... Cholera jasna. Animus wykorzystuje system lekarza do sprawowania kontroli nad działaniami twojego przodka. Jasne. Wczytuję podprogramy mające sprawdzić twoje przystosowanie do urządzenia. Zacznijmy od sprawdzenia podstawowych działań każdego elementu. Nie! Pustej dłoni, aby przejść koło ludzi nie wypierać, aby ich nie upuścili. Udaj się w stronę znacznie, aby wykonać proces synchronizacji. Za chwilę kończymy. Wypad. Widzicie, spadki FPS-ów pewnie. Boże, ale z nas gimba była wtedy naprawdę taka konkretna. Dobra. Ostatnia minuta i te sekundy i zakończymy odcinek. Nie! A teraz sprint. Świetnie. A, sprint to był shift. Gdzie wiesz? Animus rozpoznaje różnicę pomiędzy dwoma rodzajami działań. Nie zwracającymi uwagi i zwracającymi uwagę. Działania nie zwracające uwagi są społecznie akceptowalne. Działania zwracające uwagę są nakierunkowane bardziej na akcję. Przytrzymaj przycisk działań przyciągających uwagę, aby zobaczyć, jak twój wyświetlacz zmienia kontekst polecenia lekarza. Wspaniale. Aby kontynuować synchronizację, przetestujemy kilka działań w trybie przyciągania uwagi. Chwyć i rzuć tego człowieka w stronę znacznika, używając przycisku pustej dłoni w trybie przyciągania uwagi. No. Dobrze. Boom headshot. Nie. Używanie przycisku nóż w trybie przyciągania uwagi pozwoli ci biec sprintem. Właściwie przydaje się to do ucieczki przed strażnikami lub zbliżenie się do celu. Teraz wyścig szczurów. Aby na nikogo nie wpaść, gdyż możesz stracić równowagę i przewrócić się na ziemię. Jednym sprintem musisz dotrzeć do znacznika, zanim zrobi to ten człowiek. Go, go, Power Rangers! Świetnie. Myślałem, że to zdobyliśmy. Dobra, a tym samym kończymy. Na razie. Łupę Gangnam Style! Datarata. No powiem wam tyle. Wspaniale mi się wspominało. Moje reakcje są pozytywne oczywiście. Sam śmiech. Trochę zadumy. Troszeczkę mi się zrobiło smutno, że tak tyle czasu już minęło. Owszem, dużo tych subskrypcji nie mam, ale subskrypcje dla mnie nie mają w ogóle znaczenia teraz. Ważne, że są wspomnienia. Tak jak mówiłem, że ten kanał to jest dla mnie jakby przede wszystkim pamiątka, sentyment, że coś takiego w ogóle zamierzałem zrobić. I tyle powiem. Cieszę się, że w ogóle coś takiego zrobiłem. Pogadam z nim, może
coś się nagra więcej, nie wiem, z League of Legends albo jeszcze innej gry. Zobaczymy, ale pogadam z nim, bo przyjemnie by było wrócić do tego czasu, gdzie znowu Master Kciuk wkracza, pieprza mi się w mój kanał, to tak pozytywnie. Nowa seria, Wiedźmin 3 Dziki Gon, tym razem już po polsku. I myślę, że tak po 20 minut na odcinek to będzie rozsądny kompromis za to, że tak często nie nagrywam. Nie wiem co z FIFą, bo znowu nie chcecie tej FIFy, nie rozumiem tego, no ale na dniach powinienem wrzucić. Tak czy inaczej dziękuję za 4 lata, to jest dla mnie coś pięknego. Zaraz będzie 5 za rok, no i myślę, że powinienem to szybko wrzucić, dlatego trzymajcie się, pozdrawiam i do usłyszenia.